Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. W momencie, kiedy zaczęło być głośno o Badgerze, który miał się pojawić ze swoim DPM-em, pancerzem, zrobiło się dość głośno i niektórzy nawet, a może więcej niż niektórzy, twierdzili, że Badger zastąpi T110E3. Chciałem dzisiaj chwilę poporównywać i o tym pogadać. Generalnie teraz patrzymy na CW TDSTR-ów, czyli Tank Destroyers Division, który, no zresztą sami zobaczycie, jaki będzie setup. Na razie mamy trzy Badgery, ale już mogę powiedzieć, że optymizm niektórych bardzo powala. Także jeśli chodzi o same statystyki czołgów i porównanie, prędkość jest jednym z tych wyznaczników, które decydują o tym, czy czołg wchodzi na CW, czy nie. Mamy tutaj ruskie medy, które mogą zmienić szybko pozycję i tak dalej, i tak dalej. Nie przez przypadek Testo Light wchodzi na CW jako Light, a nie inne czołgi. Zobaczcie, teraz mamy 2, 4... Badgerów się mnoży, policzymy może na końcu, także jeśli o to chodzi, to tutaj Badger wychodzi na plus, ponieważ jedzie 30 km do przodu i 12 km do tyłu, a E3 24 km i 8 km do tyłu. I mówimy tutaj o nominalnych wartościach bez dosyłaczy, bez racji bojowych, bez wentylacji i tak dalej. Jeśli chodzi o obrót, również tutaj Badger będzie... Nie, w zasadzie będzie E3 wygrywać, ponieważ o 2 stopnie na sekundę obraca się szybciej. Jeśli chodzi o E3, robi 24 stopnie na sekundę, a Badger robi 22. Także mamy tutaj dość porównanie. Jeśli chodzi o pancerz, bo to jest jeden z czynników, który decyduje o tym, że ludzie twierdzą, że Badger się lepiej przyjmie niż E3, jest pancerz, i tutaj mamy 355 mm z przodu i skoncentruje się tylko i wyłącznie na 350 na pancerzu przednim, ponieważ tak naprawdę jeśli chodzi o niszczyciele czołgów na CW, to jest decydujące. Przy 305 E3, także jest różnica 55 mm i to jest ta różnica, która może zrobić wielką różnicę, ponieważ jeśli na przykład popatrzymy na typa 5, 330 penetracji, jest to komfortowa penetracja, żeby przebijać typa od przodu, także dla 355 Badgera będzie dużo, ale to dużo trudniej. Do tego ma dużo mniejszy weak spot. Jeśli chodzi o E3, mamy 300 mm, dolna płyta i tu, i tutaj przyjmuje wszystko, chociaż tutaj raczej bym zaryzykował stwierdzenie, że E3 dużo częściej dolną płytą odbije, niż zrobi to Badger. No ale z kolei E3 ma ten swoją wielką kopułkę z karabinem maszynowym, w którą też od święta wchodzi. Badger z kolei nie ma takiego dużego weak spotu na górze, co za tym idzie, trudniej będzie go spenetrować. Mamy 15-3, zobaczmy teraz, co potrafi Badger. Pociski, obrażenia, penetracja to jest kolejne kryterium, które będzie decydowało o tym, czy Badger będzie częściej wybierany na CW niż E3. I tutaj jeśli je porównamy, zacznę od Badgera, mamy 480 średnich obrażeń na strzał. Rate of fire wynosi 7,06. Jeśli chodzi o E3, mamy 3,53 rate of fire, czyli dokładnie połowę. Możemy powiedzieć, że Badger strzela dwa razy szybciej i DPM na poziomie 2460, czyli jest pewna różnica już na starcie. Tutaj Badgera można nawet wyciągnąć do 4000, jeśli założymy rację, wentylację, ramer, czyli dosyłacz i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście olbrzymi atut Badgera, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie DPM, ale zwróćcie uwagę też na to, że w momencie, kiedy E3 strzeli raz za 750 i wycofuje się, ponieważ takie są średnie obrażenia E3, może się schować, tak Badger musi stać i, mówiąc wprost, klikać, tak? Także jest dużo bardziej narażony na ostrzał, ponieważ nie strzeli raz, nie może się schować, tylko musi cały czas stać i klikać, żeby zrobić ten DPM. Kolejnym ważnym tutaj atutem jest celność, która w Badgerze wynosi 0,3 metra na 100 metrów, 0,36 celności w E3, czyli znów mamy bardzo sporą różnicę, jeśli chodzi o celność. Czas celowania 1,7 w Badgerze, 2,5 w E3, czyli po raz kolejny tak zwane miękkie charakterystyki są oczywiście na plus Badgera. Jeśli weźmiemy penetrację, 295 E3 na zwykłym pocisku, 272 na pocisku premium, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ tutaj zwróćcie uwagę, jak ukrył dolną płytę, co będzie robił. E3 można by przebić oczywiście w garnek
i byłoby troszkę trudniej, ale jest też druga strona nadal, gdyby to było CW, najprawdopodobniej byłaby artyleria, także nikt by na Badgera nie wyjeżdżał, tylko spokojnie czekał, aż Arta zrobi swoje, także to jest dość złożony problem. Jeśli chodzi o tą penetrację, 320 penetracji Badgera na pocisku premium w stosunku do 375 penetracji E3 może być ważnym czynnikiem, który tak naprawdę zaważy na całości, ponieważ tutaj mamy możliwość przebicia wszystkiego w garnki, z przodu typa. Przy 375 penetracji no to trzeba się wybitnie postarać, żeby w przód wieży typa 5 nie weszło, ale z kolei 320 penetracji to jest ten margines, w którym w typa 5 potrafi nie wejść. Potrafi nie wejść przy tej penetracji w mausa, także mamy spory zapas i z tego TPM-u robi nam się tak naprawdę loteria, bo na przykład wchodzi co drugi strzał, wchodzą dwa strzały na 3 i tak dalej, wtedy już nie mamy tak wielkiego DPM-u, ale jestem pełen podziwu do tego, co Badger potrafi zrobić. Zaraz niech wyjdzie z celownika, no mał się tak naprawdę bez żadnych szans. Nie ma tutaj tego największego problemu, czyli nie ma weak spota, tutaj wszędzie dingamy, jest po zawodach, dopiero dolna płyta wpuszcza, która też nie stanowi takiego łatwego celu, szczególnie jeśli ustawimy się tak za wrakiem, jak zrobił to w tym momencie Badger. Główne dane mamy porównane, także jeśli chodzi o konkluzję, dla mnie, według mnie twierdzenie, że Badger wyprze T110 E3 jest dużo przesadzonym twierdzeniem i bardzo optymistycznym. Zresztą teraz zobaczcie, co robi z mausem. Ponieważ E3 ma szereg swoich zalet, jak penetracja, jak to, że rzadziej strzela, zadaje większe obrażenia na strzał i tak dalej, także może się okazać, a nawet na pewno się okaże, że Badger znajdzie jakieś miejsce na CW, na przykład zostawi się 2-3 Badgery na bazie do zbijania kapa i w tym momencie mamy tak naprawdę 480 obrażeń co 2 sekundy, także z jego depresją 10 stopni może się odnaleźć na przykład na fiordach, na bagnie, na każdej mapie, gdzie będzie potrzebna depresja do zdekapowania. Druga strona oczywiście może go wyjąć artyleria, E3 będzie rzadziej narażona, rzadziej spotowana, ponieważ tak naprawdę rzadziej strzela, także rzadziej jest narażona na ostrzał przeciwnika. Możemy tutaj, w zasadzie moglibyśmy też mówić, że E3 polegnie w momencie, kiedy wejdzie Szterf, ponieważ szwedzka dziesiątka ma także sporo do powiedzenia, ma świetne kamo, tylko i wyłącznie można go przebić górną płytę w garnek, który dość ciężko się celuje, a do tego trzeba potężnego kalibru, żeby go zovermatchować, także STRV-103 tak naprawdę od przodu, jeśli nie ma ogromnego kalibru, jest nieprzebijalny. Badger po raz kolejny nie ma garnka, ale tak jak mówiłem, moim zdaniem nie ma szans, żeby E3 została wyparta przez Badgera. Chyba tak naprawdę długo nie będzie niszczyciela, który będzie w stanie wyprzeć E3, ponieważ ma świetny pancerz, świetne obrażenia na strzał. W zasadzie strach czasem wyjechać na ESC-u na dwie E3, ponieważ on 1500. Do tego tutaj warto też wspomnieć o efekcie psychologicznym. Tutaj dzięki Pierdulutowi, z którym rozmawiałem przed nagraniem tego filmu. Generalnie grając mecz, który oglądaliście poprzednio, powiedział coś takiego, jeśli to byłoby 14 E3, zastanowilibyśmy się dwa razy, czy wyjechać, ponieważ jest 750 obrażeń, ale z racji tego, że były to Badgery z 480 średnich uszkodzeń, nie mieliśmy praktycznie żadnych dylematów, po prostu wyjechaliśmy i strzelaliśmy jak się dało, także jeśli chodzi o moje zdanie, T110 D3 jest bezpieczny, jego pozycja jest niezagrożona. Oczywiście z czasem dla Badgera znajdą się jakieś pozycje na CW, na mapach, ale myślę, że nie będzie to tak obowiązkowy niszczyciel jak na przykład czołg ciężki Super Conqueror, który w momencie, kiedy się pojawił, od razu zaczął wchodzić do bitwy i od razu zaczął być wymagany. Z prostego powodu ma świetną depresję, świetną wieżę i naprawdę potrafi bardzo dużo pokazać. Taka sama historia była z WZ-tą 10 poziomu nową. Badgerowi myślę to nie grozi. On, tak jak powiedziałem, będzie miał pewne zastosowania, szczególnie w miejscach, gdzie nie będzie artylerii i będzie mógł schować dolną płytę.
ale T110 E3 jest moim zdaniem niezagrożona. Wszystko w tym odcinku, zapraszam Was tradycyjnie do komentowania, do lajkowania materiału, do subskrypcji kanału, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam Was również na streamy w opisie, godziny i dni, w których streamuję na żywo. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, bane.